Ponad 3% zniżkami przypłaciły indeksy warszawskiej giełdy WIG, WIG20 oraz MWIG40 poprzez krach na parkiecie w Tokio, który 5 sierpnia 2024 przyniósł rekordowy spadek notowań japońskiego indeksu Nikkei 225. O prognozy dla polskiej giełdy poprosiliśmy specjalistów. Ja nazywam się Rafał Leszek i zapraszam na dzisiejszy przegląd. Sprzedaż na globalnych rynkach akcji nie ominęła giełdy w Warszawie. W poniedziałek WIG zniżkował o 3,4%, WIG20 stracił 3,1%, a reprezentujący nieco mniejsze spółki MWIG40 spadł o 3,8%. Zapytaliśmy specjalistów polskich towarzystw inwestycyjnych, co jest przyczyną wyprzedaży, czego należy spodziewać się w kolejnych miesiącach i czy polskie akcje mają szansę zachowywać się lepiej, od tych z innych części świata. Oto co nam powiedzieli. Zdaniem Adama Łukojcia z Towarzystwa TFI Alliance, bezpośrednią przyczyną wyprzedaży była decyzja Banku Japonii o podniesieniu stóp procentowych giełda w Tokio się załamała, a japońscy inwestorzy zaczęli ściągać kapitał z powrotem do kraju, czego skutkiem był skok wartości jena, ale reperkusje wyszły daleko poza kraj kwitnącej wiśni. Jak tłumaczy w działu zarządzania portfelami akcji w TFI Allianz, wszystko dlatego, że globalni inwestorzy finansowali zakup ryzykownych aktywów pożyczkami w jenie, co określa się mianem strategii carry trade. A jak dodaje Dawid Czopek z funduszu Polaris FIS, nagle okazało się, że te prawie darmowe dotąd pożyczki mają być wyżej oprocentowane, a to wywołało falę wyprzedaży zakupionych aktywów i odkupywania jena. Według niego to nie mogło nie dotknąć akcji z amerykańskiego sektora technologicznego, które były popularnym celem inwestorów stosujących kary trade. Tymczasem wśród przyczyn wyprzedaży komentatorzy wymieniają jeszcze dwie kwestie. Chodzi o obawy o dalsze pogarszanie się koniunktury w USA i zaognienie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jak zaznacza zarządzający Polaris FIS, jednak byłbym ostrożny co do wpływu sytuacji na Bliskim Wschodzie, Gdyby inwestorzy rzeczywiście tak bardzo obawiali się rozlania się konfliktu, to z pewnością drożałaby ropa, której dostawy byłyby zagrożone, a z tym nie mamy do czynienia. Według niego należy przede wszystkim zwrócić uwagę na znaną regułę, zgodnie z którą wzrost bezrobocia w USA o 0,5% zawsze zapowiada recesję. Historycznie była ona wyjątkowo skuteczna, a przy utrzymujących się wysokich wycenach schłodzenie nastrojów nie powinno nikogo dziwić. Jak dodaje Łukojć z Alliance, Obok płynących z głównych gospodarek słabszych danych, nie bez wpływu na wyprzedaż, pozostały obawy, że banki centralne popełniają błąd. Chodzi o to, że prowadząc zbyt restrykcyjną politykę, ryzykują wpędzenie gospodarek w kłopoty. Specjalista przyznaje, że po tak gwałtownej przecenie może nadejść odreagowanie, jednak nie jest też wykluczone, że mamy do czynienia z początkiem bezsy. Japoński indeks Nikkei 225 spadł najmocniej w historii, a wyjątkowo nerwowo jest także na polskiej giełdzie. Jak zauważa ekspert TFI Alliance, takie sytuacje określa się mianem kapitulacji czyli momentu, kiedy trzymający akcje inwestorzy tracą wszelkie nadzieje i poddają się panice ale to właśnie często jest o znaku na wyprzedaży. Według niego w perspektywie kilku do kilkunastu miesięcy kluczem do prognoz będzie jednak to, czy dojdzie do poważniejszych bankructw, a także jak długo potrwa wyprzedawanie zakupionych za jena aktywów. Wreszcie bardzo dobrze zależeć będzie od banków centralnych. Inwestorom z pewnością spodobałoby się kwestia interwencji obniżki stóp Fedu. Jednak zdaniem finansisty warunki na rynku finansowym nie są jeszcze tak złe, żeby obstawiać taki scenariusz. Według niego, w praktyce do uspokojenia rynków powinno wystarczyć, jeśli banki centralne będą wysyłać sygnały, że będą prowadzić politykę elastycznie, tak aby uniknąć poważniejszego pogorszenia się koniunktury. Jednak już zdaniem Chopka z Polaris FIS, wykorzystywanie obecnych zniżek do zakupów może jeszcze być przedwczesne. Jak tłumaczy zarządzający, ja z takimi decyzjami bym się wstrzymał przynajmniej do września. Na rynku może panować wysoka zmienność, a odbicia mogą przepłacać się z powrotami wyprzedaży. Jeśli chodzi o stan gospodarki USA, to sytuacja jest mocno niepewna. Tymczasem Łukowicz z Alliance ocenia, że w warunkach zawirowań wcale źle na tle innych rynków nie musi zachowywać się Polska. Wręcz przeciwnie, bo naszemu rynkowi sprzyjają strukturalne tendencje i dość niewygórowane wyceny. O ile wyceny akcji amerykańskich mogą być argumentem za ich sprzedawaniem, o tyle należąc do tańszych rynków mamy szansę na przychylne traktowanie przez globalnych inwestorów. Jak zauważał Ukoć, sprzyjają nam takie tendencje jak cofnięcie globalizacji i onshoring, czyli preferowanie przez firmy z najbardziej rozwiniętych gospodarek poddostawców z krajów położonych bliżej i bardziej przewidywalnych. Jednocześnie szybko rozwija się branża usług, w której polskie przedsiębiorstwa dysponują przewagami konkurencyjnymi na tle Zachodu, bo mają niższe koszty, a jednocześnie oferują tak samo wysoką jakość. W rezultacie na warszawskiej giełdzie dużo jest spółek, które się szybko rozwijają i zwiększają zyski, szczególnie widoczne są one na indeksie MW40, do tego dochodzi napływ kapitału zagranicznego m.in. w formie funduszy unijnych. Jak ocenia analityk? I wreszcie akcje są tanie, bo Polacy nie są skorzy do inwestowania w tę klasę aktywów. Wyceny przedsiębiorstw dysponujących przewagami konkurencyjnymi wcale nie są tak wysokie, jak wskazywałaby na to ich jakość. Zdaniem specjalisty, to wszystko może wystarczyć, by giełda w Warszawie uniknęła poważniejszego pogorszenia koniunktury. Kiedy nad rynkami zbierają się czarne chmury, zwykle tanieją prawie wszystkie aktywa. Jednak w przypadku tych wyprzedawanych, mimo solidnych fundamentów i rozsądnych wycen może to być dobra okazja do kupna. Jak podkreśla Łukojcz, dlatego w obecnej sytuacji część inwestorów może wybierać te rynki, na których jest tanio, zamiast tych, na których jest drogo i niepewnie. Jego zdaniem w Polsce siłę na tle rynku mogą zachować spółki technologiczne i wzrostowe. Nie są one tak zależne od koniunktury globalnej, a dodatkowo mogą zyskać na obniżkach stóp. Wartość bieżąca na ich odsuniętych w czasie zysków jest wyższa, gdy stopy są niższe. Jeśli doszłoby do pogorszenia koniunktury, to na przeciwnym biegunie mogłyby znaleźć się banki, które na obniżkach stóp by straciły. Jak zaznaczał Ukoić, to oznaczałoby w zasadzie, że inwestorzy w swoich decyzjach powinni kierować się głównie oceną wpływu jak i na daną grupę spółek będą miały obniżki stóp. Problem z taką strategią tkwi jednak w tym, że wyceny rynkowe do pewnego stopnia uwzględniają już spadek kosztu pieniądza. Jednocześnie specjalista podkreśla, że zachowanie kursów polskich spółek jest często odmienne od globalnych liderów, bo na świecie perspektywy branży technologicznej są dość niejednoznaczne. Jak zauważa Łukoić, z jednej strony notowania skorzystałyby na obniżkach stóp, ale z drugiej strony wyceny są względnie wysokie. Tymczasem, zanim czopka z Polaris Fis oczekiwania agresywnych cięć procentowych każą preferować spółki tradycyjnie płacące dywidendy. Ten warunek spełniają, a jednocześnie wykazują niską wrażliwość na koniunkturę reprezentanci branży telekomunikacyjnej i użyteczności publicznej, w tym spółki energetyczne. Trudne chwile na światowych rynkach czekają według niego jeszcze branże dóbr konsumpcyjnych, dalszej potrzeby i sektor technologiczny. Bo reprezentujące je spółki są bardziej wrażliwe na wahania koniunktury, a w przypadku technologii dochodzi do tego potencjał dalszego likwidowania pozycji, jak ocenia Czopek, dodając, że w Polsce spółki nastawione na konsumenta niekoniecznie muszą się zachowywać gorzej od rynku, a to dlatego, że wzrost bezrobocia raczej nam nie grozi. I to wszystko już w tym materiale. Zachęcam do polubienia nas na social media.